Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Tomasz Sewicki, jestem jednym z najbardziej nieznanych artystów polskich. Zresztą jestem nieznany nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Nie znają mnie na Węgrzech na przykład, we Francji, w Anglii. No i właściwie mógłbym wymienić wszystkie kraje świata, ale nie chcę się za bardzo chwalić. Chcemy rozpocząć, ponieważ będę grał koncert dzisiejszy wraz z wspaniałymi artystami, których od razu może przedstawię na skrzypcach Dagmara Gałeczka. Dzień dobry, tak paszczemy ładnie. Na klarnecie, takim strasznie wielkim, basowym klarnecie, Jacek Milcarek. I na pianinie Łukasz Gliniosz. No i zagramy, rozpoczniemy od tego nawiązania do smoka, ponieważ smok w Krakowie od razu się kojarzy z legendą o smoku. My mamy... Słuchajcie, zerwało nas. Będzie dżingiel. Nie działa wszystko, nie jest. No, Tomek, zaraz ci powiem, kontynuuj. Zagramy taki utwór, który nosi tytuł Prawdziwa legenda o Świętym Jerzym, ponieważ legenda o Świętym Jerzym jest mniej więcej podobna jak legenda o Smoku Welskim, tylko tu wynosi pod niebiosa Jerzego, rycerza, który dzidą zabił, właściwie takim włócznią zabił smoka. Taka sobie mniej ciekawa legenda niż nasza, ale używam tej piosenki zawsze na początku występu, ponieważ ona jest taką piosenką rozgrzewającą usta. Wszyscy artyści przed wyjściem na scenę zawsze robią... Ja nie muszę, ja mam piosenkę. I w tej piosence od razu wyjaśnimy, jaka jest moja koncepcja prawdziwa interpretacji tej legendy o smoku ze Świętym Jerzym, ale myślę, że podobnie można byłoby zinterpretować sytuację ze smokiem wawelskim. Trzej rycerze, z nich szermierze, urządzili cud wieczerze. Węgle dali w siebie szczerze, żuli mięso jeszcze świeże. Przeszły ledwo trzy pacierze, a już pierwszy blasł na wieże. Przeszły ledwo trzy pacierze, a już pierwszy blasł na wieże. Zanim drugi szybko bierze, żeby zdjąć szaleńca z wieży, idąc krzyczy, słuchaj Jerzy! Czyś twą trzeźwość można wierzyć? Zawrzał z oburzenia Jerzy i się rzucił z ksypsu wieży. Zawrzał z oburzenia Jerzy i się rzucił z ksypsu wieży. Gdy opuszczał szczyt tej wieży, spostrzegł, że smok w dole leży. A więc dobrze się przymierzył i w grzbiet bestii złej uderzył. W jednej chwili zginął Jerzy, ale także smok nie przeżył. W jednej chwili zginął Jerzy, ale także smok nie przeżył. Całym czas zakończyć rzecz morałem. I choć wersji mamy parę, to tej jednej dajmy wiarę. Ponoć smok swym głosem smoczym mówił wszystkim prosto w oczy. Jerzy, ty mi możesz skoczyć. No i Jerzy skoczył.